Cześć, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku, tak jak widać, polskie gospo lat 80-tych, 90-tych. Prace polowe, czyli dzisiaj orka na jednym z pól. Bardzo małym pługiem. Tam troszeczkę coś nam nie pykło, ale to zobaczycie w dalszej części odcinka. No i druga część, kultywacja tutaj tego pola akurat, które widzicie za mną. Tak więc zapraszam na odcinek. No to jeszcze raz, tak już oficjalnie witam na polskim gospodarstwie lat 80-tych, 90-tych. No i słuchajcie, tak jak powiedziałem na wstępie, bierzemy się za orkę i kultywację. Dzisiaj już wam pokazuję mniej więcej, co będziemy na szybko robić. Tutaj jak widzicie, pole numer 73 wymaga zaorania, także to poletko musimy tutaj ładnie zaorać, a kolejne 48 i 36, tu jeszcze mam 69 i 42, te pola, słuchajcie, wymagają prawdopodobnie kultywacji. Nie wiem czy jak tam 42 i 69, bo tutaj mamy, czekajcie, ja sobie tego na szybko zobaczę, tutaj jest zaorane, aha, czyli to już mamy... Jak zaorane? To nie może być zaorane, skoro 36 też jest moje i nie jest zaorane. Także muszę zobaczyć, o co tam chodzi. Ale dzisiaj na pewno pole numer 48 do kultywacji i pole 73 do zaorania. Także no zobaczymy, jak mi z tym pójdzie, bo podejrzewam, że to będzie bardzo mozolna praca dzisiaj. Także oczywiście, żeby was tutaj nie zamęczać za bardzo, to nie będziemy tutaj całego pola oczywiście ogarniać. Bo tak widzicie, tutaj mam taki bardzo klasyczny pług. Słuchajcie, tylko 1,5 metra szerokości, także mi się wydaje, że go spokojnie tutaj do naszego Ursuska 330, słuchajcie, podepniemy. Tak mi się wydaje, odpalmy go. Dobra, to teraz co? Reverse do tyłu. Pod ten pług. Jeszcze kawałek. Dobra, chyba go będę mógł podpiąć. O, nawet z tej kamery mogę go podpiąć. Dobra, to całkiem dobrze. Teraz czekajcie jeszcze go do góry. No i dobra, zobaczmy, co mnie to dało. Zobaczmy, jak to w ogóle będzie słuchajcie, wyglądać. Ja podejrzewam, że 1,5 metra to jest słabiutko, także tutaj troszkę czasu z tym zejdzie. Nie wiem, czy tutaj mi go ciągnie troszkę do góry, czy nie. Nie ciągnie, jest ok. Jest ok. Dobra, także jedziemy na to, słuchajcie, na poletko. I tutaj trzeba zrobić workę. No bo jest wymagana, także ja to może sobie zacznę, może od tej części tutaj. A potem będę chciał tutaj jakoś pracownika zatrudnić, żeby tutaj pracownik nam tutaj to ładnie pole obrabiał. Czekajcie, jeszcze tylko zobaczę. Ten pług nie ma żadnego obrotu, także on jest tak tylko w tę stronę ustawiony. Dobrze, słuchajcie, muszę zmienić kamerkę, bo będzie mi po prostu dużo łatwiej. Dobra, tylko teraz tak, pole jest niewymiarowe. Jak on tutaj... Aha. Tak, prawdę mówiąc, 1,5 metra jest. Ale coś tak... Tak by tym ostatnim, tak nie do końca tutaj nam. Teraz słuchajcie, patrzę na ten, tak wystartował w sumie dosyć szybko ten Ursus, ale teraz zwolnił aż do 5. Oj, także widzicie, pewnie tutaj straszną popylę teraz odwalam. Pewnie ci, którzy naprawdę mają do czynienia z orką, to teraz się śmieją. Ja nawet nie wiem, czy można na przykład, czy można tak nawracać podczas orki, naprawdę nie mam pojęcia. Ale ciężko, bo słuchajcie, on tak wyskoczył w sumie dosyć szybko wystartował, a teraz tak 4-5 km na godzinę i tak słabiutko mu to tutaj idzie. Tak się zastanawiałem na tym początku. Zobaczmy, to nawet teraz. Oj, kurczę, coś tutaj. A teraz poszedł, słuchajcie, jak przecinak.
Ej, a może mi się klawisz jakiś zablokował? To też tak może być, może ja po prostu nie docisnąłem tutaj tego klawiszu. Czekajcie, damy mu ten pomad. Teraz już będę pewny, że to nie wina klawisza. No nie, jednak wiecie, teraz jednak zwalnia. Chyba po prostu nie daje rady, a wiecie co jest najśmieszniejsze? Że jak kupując ten pług, nie jest dokładnie napisane, się w ogóle nie jest napisane, pod jakiej mocy ciągnik musi być do tego pługu, słuchajcie, przeznaczony, także to może być też wina tego moda. Zobaczmy, czy on w ogóle sypie jakimiś błędami. No, nie, no z tego co tutaj widzę, to nic się złego nie dzieje. No to ciekawe. Dobra, wiecie co, zrobimy teraz taki... zrobimy jeszcze taki myk. Ja go tutaj odepnę. Ja go tutaj odepnę. Dobra. I przyjedziemy innym. Władimirec, nie, Władimirec jest raczej chyba... sorki. Władimirec jest chyba raczej słabszy. Ale to ja mam drugiego Ursuska, poczekaj, teraz zobaczę, ten drugi Ursus chyba jest troszkę mocniejszy. Jeszcze sprawdzę sobie dokładnie. Tutaj i małe ciągniki. Tak, ten nasz ma, słuchajcie, 31 koni, a ten drugi ma 42. Dobra, czyli 10 kocyków więcej. Sprawdźmy. Sprawdźmy, czy ten pociąg. Ja tak powiem wam szczerze, że akurat ten to jest tak za moich czasów, także ja takiego Ursuska pamiętam. Dlatego on mi się bardziej podoba. I ten charakterystyczny dźwięk skrzyni biegów. No, piękna sprawa. Dobra, czekajcie, zmienię kamerkę, żeby ten pług podpiąć. Zobaczymy, może ten Ursusek nam tutaj lepiej pociągnie ten pług. Dobra. No, do góry, muszę tutaj się ustawić. Dobra, włączymy tempomacik, zobaczymy czy to jest... No jednak nie. Nawet bym powiedział, że jeszcze gorzej. Chociaż nie, teraz się rozpędził. Oj, ale powiem wam szczerze, że chyba jednak będziemy musieli ten pług oddać. Chyba tak, bo on tutaj, słuchajcie, coś... No, nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten pług tutaj. O, zobaczcie, to jest po prostu Unia. Tutaj nie ma podanej żadnej mocy. Jest 12 km na godzinę, tego prędkość robocza. I praktycznie tyle. Także, słuchajcie, chyba trzeba będzie go oddać i... Ja już tutaj zakupię inny. Weźmiemy, słuchajcie, tutaj mam taki Ford Shrita, mam taki 80 koni mechaniczne tutaj wymaga, także no zobaczcie, to jest 2 metry 80 koni, także ten ma 1,5, to on chyba po prostu jest za... Albo czekajcie, jeszcze jedna opcja. Mianowicie ja mam tutaj przecież zatorek ma dużo więcej kucy. To sprawdźmy jeszcze zetora. Tylko będę musiał go tu pewnie opuścić najpierw. Ja się chłop najeździ w tej wewte zamiast kurczę tutaj to morkę robić, ale kurczę, no nie da się. Zobaczymy, sprawdzę, podepnę go po tego Ursusa. Jeżeli ten Ursus też się będzie męczył z tym pługiem, to znaczy, że ten pług niestety coś jest z nim nie teges. I trzeba będzie go, słuchajcie, po prostu oddać, nie? Do Władimirca nawet go nie podpinam, bo Władimirc to już w ogóle ma mało kucy.
Będziemy musieli się przejechać chyba. A czekajcie, przejdziemy tędy. To było to pole? Nie, to było następne. No jak już ten zator nie pociągnie, no to ja już nie wiem. To już na pewno coś jest nie tak z tym. A co to jest zamknięta brama? Jest? A co? Czemu to tak? Czemu to tak jest tutaj, że to jest zamknięte? Kurczę. Dobra, przejdziemy trochę po polu sąsiada. Raczej się nie obrazi. Bo tam w sumie nic nie ma na nim. Okej. Dobra, podepnijmy go. Chociaż nawet to tak słabo wygląda, nie? Dobra, czekajcie, zmiana kamery. Postawmy się tutaj jakoś w miarę do tego. Dobra, trójeczka, czyli tempomacik i jedziemy. To też wystartował z kopyta, 12 km na godzinę. No dobra, widzicie, ciągnie. Ciągnie jak leci. Dobra, słuchajcie, muszę zrobić małą teraz pauzę, bo akurat tutaj widzę, że ktoś do mnie dzwoni. Zaraz do was wracam. No dobra, jestem już, słuchajcie, z powrotem, także wracamy do tej naszej nieszczęsnej orki. Także tutaj ja widzę, że to będzie niezła jazda z tą orką. Z tego co widzę, ten tutaj pług to nie wygląda, słuchajcie, za dobrze. To naprawdę nie wygląda za dobrze. Tutaj ten pług po prostu ma chyba, wydaje mi się, że zbyt duże wymagania co do mocy. Także zrobimy, słuchajcie, zaraz tak. Ja tak jeszcze tutaj pojadę kawałeczek. Ja tutaj zaraz zatrudnię pracownika. Niech on tutaj sobie, te pracownik tutaj ogarnie resztę. Ja podejrzewam, że tak się orki nie robi. To nie ma o czym mówić. Dobrze, zróbmy tak, ja teraz tak puszczę o mniej więcej może po tej linii. Zobaczymy, jak ten pracownik sobie poradzi. No pewnie sobie tutaj troszeczkę, no zobaczymy, co on tutaj będzie wyczyniał. Najwyżej resztę oczywiście ja tutaj dokończę, bo no zobaczcie, to jest patrzcie, tylko jedna rydlinka, że tak powiem, z małym hakiem. Także tutaj to będzie mozolna praca, chociaż tu widać, że jest 5 skipów, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niby pięcioskipowy pług, także... Ale tylko no kurczę... Po jednej redlinie tutaj działa. Dobra, zobaczmy co on teraz zrobi. Czy pojedzie tutaj po mojej prawej stronie, czy pojedzie po stronie lewej? Co ty teraz, chłopie, zrobisz? Dobra, wybrał tą stronę. No dobra, nie, słuchajcie, zostawimy go. Niech sobie chłop tutaj działa. Ja po prostu mu później pomogę. Ja ten pług będę musiał wymienić, bo to będzie, słuchajcie, męczarnia. Dobrze, że mam tylko jedno pole do przeorania. Tutaj widzę, że kamyczki wychodzą. Ja te kamyczki chciałem wyłączyć, bo tutaj nie mam żadnej maszyny. Nie ma w ogóle maszyny do zbierania kamyków z tamtych okresów. No może jakieś były, ale ja, słuchajcie, tych maszyn znaleźć nie mogę, są tylko te nowoczesne, których ja używać za bardzo nie chcę. Kamyczki, gdzie te kamyczki są? Niszczenie plonów, kamienie w polu, wyłącz. Dobra, dziękuję bardzo. A my, słuchajcie, wracamy do jakiegoś Ursuska, bo jeszcze będę chciał na szybko, słuchajcie, pojechać do sklepu i kupić karmę dla świnek, ponieważ te świnki moje tam, słuchajcie, głodują, one nie mają co jeść, także zaraz pogarniemy. Teraz tak, tu mam takie o małe cudo, czyli taki, który to tak? O, akurat Ursus już działa, także tym Ursusem, słuchajcie, pojedziemy, spróbujemy zrobić małą kultywację. Dobra, jakoś tutaj, czekajcie, wycofam. Jakoś.
Dobra, może go podepnę? O, oczywiście. Okej. Okay. Słyszeliście ten dźwięk? Dobre, dobre, no to już ten łodzik mi się tutaj podoba. Dobra, jedźmy. Jedźmy coś pokultywować. Tu też będę musiał, słuchajcie, kamerkę zmienić, bo tak to ja tutaj nic nie widzę. O, zobaczcie, już mi się podoba, ponieważ jest taka czarna tekstura. Jest czarna tekstura, słuchajcie, gleby. Ja lubię właśnie takie coś, że ta tekstura jest czarna, a nie jest taka, no wiecie, taka, że zostaje tam troszeczkę tych źdźbeł. Ale tutaj to popiernicza z tym kultywatorem, słuchajcie. Nie wiem ile jest metrowa, ale ten na pewno jest dużo, dużo więcej metrów obrabia niż ten, niż ten pług. Bo tutaj siebie widzę jakoś. No z tej kamery fajnie, tylko że ja teraz akurat nie widzę, czy ja dobrze jadę. Nawet dobrze jadę. Nie no, powiem wam, że ten tutaj Ear Tracker, bo to nie jest tracker, tylko Ear Tracker, naprawdę działa fajnie. Jak to, kurczę, zmienia rozgrywkę. O, zobaczcie, nasz pracownik już wymiękł. Ej, tak to jest z tymi pracownikami. No nic, dobra, ja go tutaj jeszcze damy mu szansę, dajmy mu jeszcze jedną szansę. Czekajcie, w tę stronę. Dawaj, hopie. Nie, sorry. Przepraszam bardzo, kobito. Działaj. Działaj, bo jest, słuchajcie, 18:32. Jeszcze trochę to nas tutaj noc zastanie. A w kolejnym miesiącu będę chciał jakieś siewy zrobić. To bardziej mogli chyba tylko jakąś pszenicę albo jęczmień posiać, także zobaczymy, co tam się wybierze. Podejrzewam, że jedno z dwóch, no bo nie będzie wyboru. Chyba że tam jeszcze rzepak będzie, z tego co tak kojarzę. Ale tu powiem wam, że troszkę za szybko mi się zbiera ten. Ustawmy może ten pomad na 10. On tak się rozpędzi, to aż tak. O! O, zobaczcie, teraz 10 na godzinę to jest, mi się wydaje, bardzo dobra prędkość. Nie wiem, czy słyszycie, ale ja tak właśnie w lewym uchu słyszałem z tego stawu dochodzące dźwięki żabek. Dobra, zrobiliśmy taką małą obramówkę, tak więc teraz będę mógł się zająć resztą. Zrobimy tak, oczywiście też tutaj zaraz zatrudnimy pracownika, żeby nie tracić tutaj czasu, tylko może tak zaczniemy od tamtej strony. No tu problem jest taki, że wiadomo, te pola nie są wymiarowe, nie są do siatki, także tutaj ten pracownik będzie się gubił. Także ja go tak spróbuję puścić, no mniej więcej tutaj tak w tę stronę, ale nie wiem, czy on akurat da radę. Zaraz zobaczymy. O, kobita jednak. No nie, wiecie, i się już przestawił się delikatnie, no przestawiła się do siatki, także no dobra, będę musiał to później sam ogarnąć, chociaż trochę pracownicy zrobią. My teraz, słuchajcie, kupmy kilka worków. Tak jeszcze mówiłem na koniec, będę chciał właśnie tam do świnek troszeczkę im dać jedzonka, bo niestety im tam brakuje. Karma dla świni, mam kasy, kasiory jest sporo. Kupmy ze 4 worki. Dobra. Ze 4 woreczki kupimy. Ja podejrzewam, że w następnym odcinku zajmiemy się, słuchajcie, jakąś trawką, bo trawkę trzeba będzie świnkom ogarnąć. Wziąłbym ciebie, Ursusku, ale kurczę, muszę wziąć tego, Władimirca.
Ponieważ on ma tuza, także załadujemy tam te worki na... Załadujemy worki turem. Gdzie mam przyczepę? Czekajcie, gdzie mam przyczepę? Aha, już wiem, gdzie mam przyczepę, dobra. Wycofamy. Ale on tutaj też odzwierciedla, słuchajcie, dźwięki. To jest też piękna sprawa. Dobra, tutaj mamy przyczepę samozbierającą, powiedzmy. Dobra, powinno być ok. Oczywiście. Podpinamy. Dobra. Pędzimy do sklepu. Tylko ja sobie muszę przypomnieć, gdzie jest sklep. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, gdzie jest sklep, ja nie pamiętam. To też rzadko gram, słuchajcie, na tej mapie. Sklep jest. Sklep jest. Cholera jasna, gdzie jest sklep? Tutaj. O, dobra. No to lecimy. Troszeczkę po pole, ale tutaj, sami wiecie, że tutaj dopiero jest się... Pole przygotowuję, także mogę sobie spokojnie po nim śmigać. Ale ten pracownik odwala manianę. Nie no, zobaczcie, kurde, jaką tu manianę odwala. Kurde, będę musiał to poprawić, ale chociaż trochę procentowo, słuchajcie, będzie mniej dla mnie roboty. Potem będę mógł resztę ogarnąć sam. Samą taką końcówkę. Dobrze, słuchajcie, ja tam jadę do sklepu, żeby was tutaj nie za bardzo nie trzymać. Bo tam jest kawałeczek drogi, także... O, tutaj zobaczę, jakie ambony fajne po lewo. Super sprawa. No jest klimacik. Mapka ma faktycznie fajny... A i te dźwięki. Dobra, chyba tutaj tędy muszę przejechać koło tej kukurydzy. No ale kurczę, powiem wam, że ten Władimirec ma kurczę lepsze dźwięki niż ten zielony Ursus. Dobra, słuchajcie, widzimy się za chwileczkę. No dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do sklepu. Do sklepu takiego właśnie z lat takich właśnie 90. bym powiedział. Czekaj, gdzieś tutaj chyba po lewej, jak ten sklep jest, z tego co pamiętam. A tak, tutaj za TV. Ale wiadomo, słuchajcie, w latach 90. no raczej takich maszyn dla polskich PGR-ach nie było. No ale wiadomo, starałem się, słuchajcie, babkę dobrać taką, jak która będzie najbardziej odwzorywać, która będzie tak, doba, no, tak przedstawiać właśnie te lata 90-80, nie? Dobra. Karma jest, 4 worki. To zrobimy teraz tak, słuchajcie, odepniemy tutaj tą przyczepkę. Nie wiem, czy uda mi się tak z tej kamery tutaj załadować. Raczej nie, będzie ciężko, także sobie będę musiał zmienić. Ja jestem tylko ciekawy, czy ja tutaj to dźwignę. Czy ja tutaj to dźwignę, jeszcze nie trafiłem w ucho. Oho! O, jest po ptokach, słuchajcie. Nie ma opcji, nie! O kurde, nie ma szans, że ja to dźwignę. Dobra, czekajcie, wypożyczmy jakiś... Cholera jasna, no, tego się nie spodziewałem. Wypożyczmy jakiś obciążnik. Ja pierniczę. Nie wiem, 650 kilo? No damy tego 650, zobaczymy. Wypożycz go. Dobrze, że jestem w sklepie. Ożeż ty, może trochę za duży ten obciążnik. No ale dobra. Udźwig 700 kilo. A ile waży ten właśnie... Ile jest tutaj waga podana w ogóle tych worków? Czekajcie.
Tak z ciekawości samej. 1000 litrów. Tak, każdy worek ma 1000 litrów? Tak, 1000 litrów. Czyli co, tona? To teoretycznie. Teoretycznie. Ja tego nie mogę podnieść. Oj, ależ mu dopierniczyłem teraz, słuchajcie. O, rany. No ciekawy jestem, czy on to teraz udźwignie. O, ale czuć tą wagę, słuchajcie. Czuć wagę strasznie. No, powiedzmy, że działa. Ale nawet teraz ma problem. Kurczę. Ile to się człowiek musi namęczyć, żeby świnkom dać jeść, nie? Dobra, no ale udało się. Udało się, może nie za bardzo profesjonalnie. Ale gdybym dał mniejszy obciążnik, to on by tego nie dźwignął, nie? Ja to wiem, że to powinien mieć taki specjalny taki ten uchwyt do właśnie big bagów, nie? O, czekajcie, bo wyżej nie podniosę. Muszę go złapać tak na koniec tego szpikulca. Ale jak to się stało, że ja tamtego włożyłem, a tego nie mogę włożyć? Powiedzcie mi to. Czemu to tak? Nie no, zobaczcie na ten worek. Zobaczcie, jak ten worek się dziwnie, nienaturalnie zachowuje. Ej, halo. Kurczę. Oj, wiecie co będę musiał zrobić? Będę musiał niestety wypożyczyć ten kurczę chwytak. Muszę wziąć ten chwytak, bo inaczej nic z tego nie będzie. Tu jest taki specjalny chwytak do tych... nie wiem, czy to będzie w różnych. Chyba nie w różnych. A może jakbyśmy tutaj wzięli kombinację. Nie, tutaj nie ma kombinacji. Kurczę, gdzie to może być? Ładowacze czołowe. Narzędzia ładowarki czołowej. Może tutaj będzie. Jest, tutaj. O, właśnie, takie coś. Także weźmy to. Ja to w sumie kupię, bo to mi się może przydać. To zrobimy może tak. Ja bym te widły odczepił, od razu bym postawił tutaj na przyczepę, tylko nie wiem, czy ja będę tak mógł zrobić. Czekajcie. Nie, muszę to ręcznie odczepić. Dobra, moment. Dobra, odczepione. Teraz tylko pytanie, czy ja będę mógł to podczepić pod tego tura. Słuchajcie, może mi się to nie udać. No nie wiem, spróbuję. Zobaczymy. No nie ma chyba opcji, kurczę. Nie podepnę go. Nie podepnę skubańca. Nie jest kompatybilny. O, lender. Niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Co jeszcze mogę zrobić? Może tymi do wideł. Tylko nie wiem, który jest kompatybilny właśnie. O, tu jest Władimirec. Może tymi z widłami byśmy spróbowali. Wypożyczymy go. Ale kurczę, nie spodziewałem się, że to będzie tak problematyczne.
Dobra, tu się udało, bo chodzi o to, że może, może akurat z wideł ten worek nie będzie mi się ześlizgiwał, wiecie? O to właśnie mi się rozchodzi. W ogóle się przydała taka rampa do załadunku. Jakbym miał rampę do załadunku. Dobra, momencik. Może się teraz uda. Dobra, wyżej już nie podniosę. No dawaj go tam, kurczę. Ale jak ja tamtego włożyłem? No nie wejdzie, Zach. Holender nie wejdzie. Dobra, udało się. Dobra, jeszcze dwa. Jeszcze dwa mi dostały. A tu nie ma żadnej rampy załadunkowej, nie? Nie, nie ma. No to słuchajcie, teraz przynajmniej wiem, że do ładowania tych big bagów będę niestety potrzebował innego tura. Jeszcze, zobaczę, teraz ten worek go... Teraz ten worek go tutaj przeważa na te, nie wiem, czy on jest jakiś ten jest akurat cięższy, czy co. To jeszcze kawałek. Kurczę, dobra, słuchajcie, to jest niestety, ja tutaj muszę troszkę oszukać, bo to się nie da inaczej, ja to muszę oszukać, no widzicie, musiałbym tutaj zmienić cały, kurczę, ten, musiałbym zmienić sprzęt, także tutaj muszę oszukać niestety, nie lubię oszukiwać za bardzo, ale sami widzicie, że no nie mam wyjścia w tym momencie, także trudno się mówi. Oszukamy troszeczkę i wracamy na farmę, bo już się ściemnia. Tylko też tak, byśmy może jakieś pasy tutaj zapięli, żeby nam to nie pospadało. Te widły sobie zostawię, tamte później sprzedam. Dobra, podepnijmy przyczepę i wracamy na farmę. Jeszcze ogarniemy świnki. Aha, czekajcie. Momencik, bo ja tu mam wypożyczony. Zwróć. A, te widły też mam wypożyczone. No dobra, to zwróćcie. Niech będzie. Dobra, podpinamy. Chyba nam to nie pospada, nie? Tylko teraz powiedz mi, że on tego nie uciągnie, to tu chyba padnę normalnie ze śmiechu. Nie no, daję radę. Daję radę, słuchajcie, pojedziemy troszkę inną... Pojedziemy inną trasą. Która to godzina już? Już prawie 7 wieczorem. Ciekawe jak tam ci nasi pracownicy. Dobrze, bo i tak już troszeczkę przeciągnąłem ten odcinek. Widzimy się, słuchajcie, już na farmie, gdzie wrzucimy tutaj to jedzonko dla świnek w odpowiednie miejsca. No i tak, słuchajcie, jadę, tak pyrkam i w końcu, słuchajcie, dojechałem do tego mojego gospodarstwa. Już po prawej stronie je widać. Troszeczkę powiem, że no pod taką lekką góreczkę to tutaj no miał tutaj troszeczkę problem. Miał problem, ale się udało. Dobra, także tutaj niestety będę musiał oszukać, no niestety, słuchajcie, no bo sami widzieliście przed chwilą, że że nie za bardzo tutaj działa ten działa, tylko że no jest za lekki, żeby to dźwignąć, także będę musiał troszkę tutaj oszukać. Odepnijmy tutaj pasy, więc teraz tak, tutaj chyba się daje jedzenie, tak mi się wydaje. Czekajcie, jeszcze otworzę drzwi, sprawdzę na szybko.
Tak, tu się kupuje świnki, świnki już są. Dobra, zobaczmy, czy to się coś nam wysypie. Wezmę jeden worek. Czemu ja nie mogę tego worka wziąć? Halo? Tą przyczepę mogę dźwignąć, a worka nie mogę dźwignąć. Ale jaja. No ja żebym się tego nie spodziewał. Czekajcie, może jakbym... Może ja tutaj te pasy muszę usunąć całkiem. O, w ten sposób. O, no w sumie tak. Dobra, zobaczmy, czy ja to będę mógł wysypać tutaj. Dobra, sypie się, to jest ok. No tak, zobaczcie, to jest kilogram, czyli tutaj była praktycznie 1000 litrów, to jest, no to jest tona, nie? Dobra, woreczek zniknął. Zobaczmy, ile tego jedzonka tutaj nam się nasypało. No to chociaż tyle. Lepsze to niż nic. Jeszcze bym troszkę może wody dolał. Tylko teraz ja tu nie mam czym... Oj, mam! Jest tutaj mój ulubiony. Ulubiony sprzęcior. Tu mamy beczułkę z wodą. Ciekawe jak tam pracownicy. O, widzę na mapie, że pracownicy już się napracowali. Wszyscy poszli już do domu. Szkoda, że teraz nie mam opcji podczep. Tylko muszę wysiąść. Dobra. Podczepiamy. Ja tu mam jakąś wodę w ogóle w tym? Nie, mam 0 litrów, słuchajcie. A gdzie? Gdzie ja mam wodę? Aha, tutaj mam wodę. Dobra. Już pamiętam. Tutaj postawiłem taki mały zbiorniczek na wodę. Tylko ciekawe, czy jak blisko muszę do niego podjechać, żeby tutaj mi trygę złapał. Zaraz zobaczymy. No w sumie tak mogę wjechać. No i się nalewa. Dolejmy, słuchajcie, wodę i... No i tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Ja oczywiście tutaj poza odcinkiem tutaj ogarnę tamte pola. Tak, żeby na kolejny odcinek, czyli za 2 tygodnie, bo to tak, słuchajcie, raz na 2 tygodnie, czyli na przemiankę z American Falls, zajmiemy się jakimś siewem, coś trzeba będzie, słuchajcie, posiać. Nie wiem dokładnie co, czy rzepak, czy pszenicę, czy jęczmień. Zobaczymy. Czekaj, tutaj jeszcze się ładnie wcofam. Z tej kamery będzie mi troszeczkę prościej. O, dobra, już trygę złapał. Wylewamy wodę. Też ciekawe jestem, ile tej wody tutaj... Ile takich beczek będę musiał przywieźć. Mam nadzieję, że jest taki w miarę pojemny. O tak, no to jeszcze dwie takie beczki i będzie pełno. Ale chociaż już świnki będą miały co jeść. Jeszcze... To może w następnym odcinku ogarniemy te krówki. Dobra, słuchajcie. Tyle na dzisiaj. Także do zobaczenia. Do zobaczenia oczywiście prawdopodobnie na weekend, chociaż nie wiem, trudno powiedzieć, bo ja nagrywam strasznie dużo do przodu, także jak się zobaczymy, to się zobaczymy, jak nie, to się widzimy na jakichś odcinkach. Także życzę miłego dzionka, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, cześć.